Uwaga, przesłanie. Jeżeli byłaby jedna myśl, którą chciałabym, żeby z naszego dzisiejszego podcastu zapamiętali słuchacze, to jest to, że nie jest prawdą, że emocji nie da się regulować. Radio naukowe. No dobrze, skoro ekspertka z takim przekonaniem mówi, że emocje da się regulować, że można mieć wpływ na swoje zachowanie, to jak to robić? Jakimi technikami? Albo wracając do podstaw, dlaczego czasem bywa tak, że tracimy nad sobą panowanie? Co wtedy nami steruje, skoro nam się wydaje, że nie byliśmy sobą? Przed Wami soczysty, pełen wiedzy teoretycznej i praktycznej, odcinek o naszych emocjach. Odcinek numer 48. Zaczynamy. Ladies and gentlemen. This discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. W radiu naukowym mam przyjemność gościć dr Alicję Puścian, neurobiolożkę zachowania z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo jest mi przyjemny. Zresztą mam przyjemność ja z kolei odwiedzić Instytut Biologii Doświadczalnej. To jest potężny instytut. Drodzy Państwo, jeśli będą Państwo przechodzić ulicą Pastera w Warszawie, to naprawdę rozejrzyjcie się. Kawał instytucji to jest. Powiedz proszę... Gdzie mieszkają emocje? Bardzo to jest ciekawe pytanie, gdzie mieszkają emocje, bo mamy właśnie takie o tych emocjach wyobrażenie, że one gdzieś muszą mieszkać. Ja powiem przewrotnie, że oczywiście tak jest, że emocje kontroluje mózg, ale te emocje dzieją się całymi nami. To znaczy całym naszym ciałem. To nie jest tylko ośrodkowy układ nerwowy, czyli właśnie mózg i rdzeń kręgowy, ale także ogromne znaczenie ma to, co dzieje się w naszym układzie hormonalnym, co dzieje się z naszą krwią, z naszym sercem, z naszymi płucami. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że kiedy myślimy o emocjach, to my się dziejemy w tych emocjach, z nami się to dzieje, nami całymi, a nie tylko gdzieś tam w jakichś strukturach mózgu. I jak już o tych strukturach powiedziałam, to może powinnam słuchaczom zaznaczyć, że mimo, że oczywiście, że jest tak, że wymienia się określone struktury mózgu jako te, które są bardzo mocno zaangażowane w powstawanie emocji, ich utrzymywanie, ich modyfikowanie, kontekstową specyficzność emocji, to tak naprawdę w dzisiejszej neuronauce staramy się mówić nie o strukturach mózgu, tylko o obwodach neuronalnych. Co to by były te obwody neuronalne? To byłyby takie grupy komórek, które te struktury tworzą, a które są ze sobą funkcjonalnie powiązane. Spróbujmy sobie o tym opowiedzieć. Taką metaforą, o której ja zawsze myślę, jak myślę o obwodach neuronalnych, metaforą mapy. Wyobraźmy sobie teraz, że nasz mózg to jest mapa naszego kraju, powiedzmy Polski, uh -huh. i na tej mapie mamy dużo różnych ważnych ośrodków, na przykład miejskie różne ośrodki. Mamy y, Kraków, mamy Łódź, mamy Warszawę i one ze sobą są jakoś skomunikowane, jakoś są ze sobą powiązane szeregiem dróg. To mamy kolej, mamy y, drogi, którymi mogą jeździć samochody, i kiedy myślę o obwodach neuronalnych, to myślę o tym, że niektórzy ludzie mogą jeździć z jednego miasta do drugiego i w mózgu to by była informacja, która przekazywana jest pomiędzy tymi dwoma odległymi od siebie strukturami mózgu, ale to tylko konkretni ludzie kon kontaktują się z innymi konkretnymi ludźmi. I tymi drogami jeździ taki, a nie inny samochód. Przekładając to na mózg, mamy różne grupy komórek. W obrębie tej samej struktury mózgowej, i ta grupa komórek kontaktuje się z innymi komórkami w innych strukturach, ale nie ze wszystkimi. Czyli, Czyli to jest sieć. To jest sieć. Świetnie to powiedziałaś. Chodzi o sieć połączeń którymi przekazywana jest informacja. I kiedy mówimy o mózgu emocjonalnym, to jest oczywiście taki skrót myślowy. To to nie jest tak, że ta struktura, na przykład bardzo często wymieniane w tym kontekście, ciało migdałowate, czy kora przedczołowa, czy też jej części. Odpowiedzialne są całością swoim 100% neuronów, które tam są, tylko raczej chodzi o to, że te konkretne połączenia pomiędzy konkretnymi komórkami aktywowane są w określony sposób. Mogłobyś też o tym tak pomyśleć, że na komórkach naszego mózgu, które przekazują sobie informacje za pomocą impulsów nerwowych, wygrywane są jakieś melodie. I ta wygrywana melodia, ten wzorzec aktywności, to jest to co objawia się emocją. Ale bardzo jest ważny ten komponent. Nie tylko to, co się dzieje w mózgu, ale także to, co się w naszym dzieje ciele. Że kiedy jesteś na przykład bardzo szczęśliwa, to przyspiesza Twój oddech, przyspiesza Twoje tętno, jesteś pobudzona. Mam ochotę skakać, muszę Ta, jakoś to. Tak, jest, tak jest, coś pozbyć się, się tej energii. Tak? O to chodzi, coś dzieje się całą Tobą i to jest bardzo ważne, żebyśmy w ten sposób o tym myśleli. Bo mi się wydaje, że trochę tak to, często jest, że się przychodzi ze skrajności w skrajność. To znaczy, kiedyś uważano, wyobrażano sobie, że emocje mieszkają w sercu, no bo kiedyś się denerwowaliśmy, no to czuć to. Serce łopoczące, więc no, no chyba tam no bardzo nawet powiedziałabym logiczne podejście do sprawy. Potem to wszystko przesunęło się w stronę mózgu, że tam to wszystko siedzi. No ale z drugiej strony, jak mówisz, dzieje się to w całym ciele. Ja się często stresuję i bardzo intensywnie czuję to w brzuchu. Mam po prostu ściśnięty mm -hmm, jak kamień brzuch, tak. potrafię nawet czuć takie gorąco. Tak. I to jest tak intensywne, że nawet jak teraz z tobą o tym rozmawiam, to przypomniało mi się, że tak miewam mm -hmm. i teraz to czuję. Chociaż nic się złego nie dzieje, rozmawiamy sobie tutaj absolutnie komfortowo, ale samo wspomnienie tego, że tak u mnie funkcjonuje, już to odczuwam. Bo w no to co to jest? Neuronalnych, wygrana została ta melodia, to wspomnienie. Odtworzyło się. Odtworzyło się. Pomyśl teraz o tym, wiesz, jak myślimy o układzie nerwowym, to zwykle ludziom do głowy przychodzi mózg. No i oczywiście rdzeń kręgowy, czyli ten nasz ośrodkowy układ nerwowy, ale bardzo ważne jest to, co się znajduje na peryferiach, peryferiach czyli nasze kończyny, wszystko co jest na, na, na zewnątrz nas, czyli wszystkie nasze palce, ręce, nasza skóra w peryferie, czyli cała ta część układu nerwowego, która odpowiedzialna jest nie tylko za recepcję bodźców z zewnątrz, ale także za to, że na przykład mogę ruszyć ręką. Że mogę zgiąć palec, że mogę spojrzeć głową w tę, a nie w inną stronę. To są wszystko nerwy, które wydają oczywiście gdzieś tam na początku mózg, temu wszystkiemu wydaje dyspozycję, razem z rdzeniem kręgowym i zbiera te informacje od tego, co jest receptorami. Ale jakbyś zdjęła z nas skórę i zostawiła tylko taki preparat z układu nerwowego, to te nerwy byłyby wszędzie w tobie. I bardzo ważną częścią oprócz tych receptorów, które pozwalają nam zbierać informacje ze świata, ale także z wnętrza naszego ciała, i neuronów, które pomagają nam się ruszać, wprawiać nasze ciało w ruch, reagować też odpowiednio na odpowiednie bodźce, jeszcze mamy przecież tak zwany autonomiczny układ nerwowy, zwany po polsku prawidłowo wegetatywnym, który unerwia nasze. Wnętrze, czyli nasze organy, naszą wątrobę, nasze serce, nasze płuca, i, to, i on też zbiera informacje z wnętrza nas i też jest w stanie wywoływać określone efekty wewnątrz nas. Więc my jesteśmy tym wszystkim. Owszem, mózg jest takim miejscem, w którym to jest centrum dowodzenia, mówiąc wprost. Ale no. musi mieć czym dowodzić. Musi mieć czym dowodzić i te informacje, które płyną z zewnątrz. I te efekty, które wywołuje układ nerwowy na obwodzie, czyli właśnie tych peryferiach, o którym mówiłam, to się wszystko ze sobą płynnie porozumiewa. To nie jest tak, że mózg działa w separacji. To czy w takim razie możemy zadziałać odwrotnie? Skoro emocja, coś wydawałoby się abstrakcyjnego, przekłada się na te komunikaty w moim mózgu, na chemię, to się rozchodzi po ciele i na przykład czuję ten mój kamień w brzuchu, to czy da się jakoś zadziałać odwrotnie? Na przykład Głaszcząc miłego pieska, dajemy komunikat do mózgu. Jest fajnie, jest miło. Dotykam czegoś przyjemnego. Czy ja jestem w stanie dotykiem spowodować jakąś emocję? Absolutnie, absolutnie tak jest. To jest relacja dwustronna. Podkreślę to jeszcze raz, że my mamy nie tylko kontakt z tym kontakt w rozumieniu naszego układu nerwowego, że nasz układ nerwowy nie tylko jest w stanie zbierać informacje o tym, co się dzieje wewnątrz nas, tak? że na przykład boli mnie brzuch. Bo zjadłam coś ciężkostrawnego, albo że boli mnie głowa, bo wzrosło mi ciśnienie podczaszkowe, ale także o tym, co jest na zewnątrz. No, nic byśmy nie widzieli, nic byśmy nie słyszeli. I właściwie najważniejszym zadaniem układu nerwowego i także emocji, pomyślmy o tym w ten sposób, jest zdolność dostosowywania nas do tego, co się w naszym środowisku dzieje. Żebyśmy odpowiednio reagowali na to, co, co wokół nas, bo to jest kluczowe dla przetrwania. A powiedz, dlaczego jest tak czasami, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami? Wydaje mi się, że każdy ma w swoim życiu takie epizody. Niektórzy częściej, inni rzadziej, ale, ale zasadniczo wydaje mi się, że, że każdy. Że nagle wstępuje w nas coś. Nawet tak się o tym mówi, mm, prawda? Że tak. ktoś nam wstąpiło we mnie jakieś szaleństwo. Ja też oczywiście miewałam takie Epizody I bardzo trudno jest mi to zrozumieć, bo pamiętam, że się zachowywałam w jakiś sposób, który tak. był kompletnie irracjonalny. Tak kiedyś rzuciłam talerzem, zrobiłam to. No, bez sensu, szkoda talerza, szkoda podłogi. <laughs> Dlaczego tak się dzieje? Skoro 15 minut później, pół godziny później z powrotem potrafimy to racjonalnie ocenić, że to było po prostu zachowanie bez sensu. Mówimy sobie przykre rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? To jest świetne pytanie. Ja myślę, że nie ma takich osób na świecie, które przynajmniej zraz nie zdradziły. Dalej ten... lama może. No może, ale przypuszczam, że w młodości też ma takie doświadczenia. To jest nie tylko coś co się zdarza każdemu. Ale to jest nasza cecha, nasza jako zwierząt, bo to nie tylko ludzi dotyczy, która jest niezbędna dla naszego przetrwania. Bo kiedy pomyślisz o tym w ten sposób, że emocje są po to, żebyś sprawnie reagowała na to, co dzieje się w Twoim środowisku, to w niektórych przypadkach nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać. Pomyślmy o strachu jako jednej z najlepiej zbadanych emocji. Kiedy widzę na swojej drodze drapieżce. Albo jakiś inny bodziec, który zagraża mojemu przetrwaniu, to ja nie mam czasu na to, żeby się zastanawiać teraz, co ja bym tu zrobiła, czy to aby na pewno niedźwiedź i tak dalej, tak? Tylko reaguję automatycznie. I to, na wszelki wypadek załóżmy, że to niedźwiedź, później się będziemy zastanawiać. To jest dokładnie to. I to jest kluczowe dla Twojego przetrwania i zresztą dla przetrwania wszystkich gatunków zwierząt, żeby sprawnie i szybko reagować na bodźce, które są dla nas zagrażające. I teraz o co chodzi? W mózgu. Dzieje się to po prostu niesłychanie szybko, to znaczy ta informacja o tym, co się dzieje, o zagrożeniu, przekazywana jest w mózgu bardzo szybko i z pominięciem najpierw, najpierw na samym początku struktur, które umożliwiłyby ci tę regulację. Twojego zachowania. Okay? Czyli mówiąc bardzo kolokwialnie, to idzie skrótem, i ten skrót od razu rekrutuje do działania cały Twój organizm, tak? Zaczyna ci szybciej, powiedzmy, że to jest ten strach, o którym rozmawiamy, rośnie pobudzenie, przyspiesza Twój oddech, rośnie Twoje tętno. Jesteś gotowa do działania, do ucieczki albo do walki, prawda? I to się już stało. I w międzyczasie oczywiście przechodzi ta informacja sprawnie do tych struktur, które umożliwiają Ci regulację. Twojego zachowania, regulację Twojego czucia, regulację Ciebie. Mówiąc w skrócie, ale to się wszystko dzieje z minimalnym opóźnieniem. I odpowiedź na Twoje pytanie jest taka, że dlatego, że działamy automatycznie w tych zakresach, które mają nam umożliwić bycie przystosowanym do środowiska, dlatego czasem emocje wymykają się nam spod kontroli. Ale to nie znaczy, i tutaj ważna gwiazdka, że nie jesteśmy w stanie ich regulować. O to zaraz Cię wypytam, tylko chciałabym jeszcze złapać dokładniej te różnice, bo strach rozumiem. Też pewnie w większości z nas zdarzyła się taka e, okoliczność, że się czegoś bardzo baliśmy i faktycznie to nasze ciało reaguje najpierw. No tak, na, ale też złość. No ale dlaczego? Albo radość. No bo jak rzuciłam tym talerzem nieszczęsnym, hmm. to ja tak. się nie bałam niczego. Nic się złego nie... A może się bałam? No nie, ale coś Cię wyprowadziło z równowagi. Innymi no, słowy. Albo ktoś. To bardziej prawdopodobne. W Twoim środowisku Zadział się taki układ bodźców, to nie bardzo jest po polsku powiedziane, ale po prostu twoje otoczenie. Wydarzyło się. Wydarzyło się coś takiego, tak mówiąc nienaukowym językiem, co sprawiło, że twój. Ty, tak, ty, bo podkreślam i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że te automatyczne systemy, to też jesteś ty. Tak samo jak ty, Twoje oko, to też jesteś ty i twoja ręka, jeżeli oczywiście masz rękę i masz oko, to, te, to też jesteś ty, tak, te automatyczne systemy to jest część nas, po prostu integralna, które też możemy regulować, o czym pewnie za chwilę będziemy rozmawiały. Ale chcę powiedzieć, że wydarzyło się Tobie, całości wszystkim, czy, wszystkiemu, czym jesteś, takie coś. Co powiedziało, nie da rady. Trzeba na to zareagować tak. Czyli emocje jakby przekroczyły pewien poziom. To przekroczyło pewien próg, który został przez Ciebie, wszystkie układy, które masz na, z układem nerwowym, z ośrodkowym układem nerwowym na czele, który powiedział: reakcja, teraz działaj. Rób. Okay. To co, jak możemy to re regulować w takim razie? Pytam Cię jako neurobiolożkę, jeśli ktoś ma tendencję do tego, żeby właśnie tracił nad sobą panowanie. Tak się, tak się o tym mówi, to, to co ma liczyć do 10 na przykład? Bardzo popularna y, metoda. Ma to sens, nie ma? Wiesz, dla, dla jednego będzie działać, dla innego nie będzie działać z, z całą pewnością, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że ta aktywacja. Naszej automatycznej odpowiedzi, to są ułamki sekund. Oczywiście i, i zaraz potem, tak? Informacja rozchodzi się już przez całe twoje ciało, łącznie z tym przez ośrodkowy układ nerwowy, gdzie zyskujesz, odzyskujesz tę. Zdolność się regulacji, tylko to jest już dużo trudniejsze, dlatego że jesteś w stanie tego wysokiego pobudzenia. W ogóle pomyślmy na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy o emocjach w ten sposób, że kluczowym komponentem emocji, jaka ona by nie była, zwróć uwagę, czy będzie miała pozytywną walencję, czy negatywną, czyli czy, czy my będziemy odczuwać, że to jest przyjemne, czy coś będzie dla nas bardzo nieprzyjemnego, awersyjnego, kluczowym komponentem emocji jest stopień pobudzenia. Jak wyobrazisz to sobie w ten sposób, że jest takie kontinuum, na jednym jego końcu jesteś bardzo pobudzona, a na drugim końcu no, zupełny leniwiec, tak? i oczywiście wszystkie te stany gdzieś pomiędzy, to możesz się nad tym zastanowić tak. Ok, jestem bardzo pobudzona, ale w zależności od tego, czy to pobudzenie jest wywołane czymś, co jest przyjemne w moim. Otaczającym świecie, w, w, w moim otoczeniu, w moim środowisku, czy czymś nieprzyjemnym, to ja mogę być albo bardzo pobudzona, dlatego że zobaczyłam tego niedźwiedzia i odczuwam strach, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy, albo dlatego, że właśnie wygrałam w totolotka, prawda? I mój poziom pobudzenia będzie bardzo wysoki w obydwu tych przypadkach, mimo że moja interpretacja tych emocji i to co faktycznie informacje które płyną ze środowiska skutkują tym że albo jestem szczęśliwa albo jestem przestraszona na drugim końcu tego kontinuum możesz być rozleniwiona i szczęśliwa dlatego że właśnie zjadłaś pyszny posiłek z przyjaciółmi i taka błogość cię ogarnęła albo możesz być sfrustrowana tym że masz bardzo niską aktywację i jesteś w danej chwili niezdolna do działania chciałabyś być jak uświadomisz sobie to że ten stopień pobudzenia jest integralną częścią każdej emocji którą w sobie w w swoim ciele w tym układzie nerwowym przeżywasz to możemy sobie dzięki temu uświadomić że regulacja emocjonalna tutaj się zaczyna musisz być w stanie regulować poziom swojego pobudzenia żeby być w stanie wpłynąć na to jak się czujesz no ale jak jest na to bardzo dużo metod. Zaczynając od takiego, wiesz, podstawowego rozróżnienia, w którym inaczej będziemy regulować to pobudzenie wtedy, kiedy emocje się dzieją, ale są też metody, które możesz po prostu wykorzystywać je na co dzień, które ułatwią ci regulację emocjonalną w ogóle. No to może zacznijmy od tego, jak działać w momencie, kiedy to już nam się zdarzy i jesteśmy w tym afekcie. Jesteśmy, czy... w, trakcie, tak. jesteśmy w trakcie. Rzucam talerzem, podniosłam tak rękę, talerz a za chwilę zginie. Co mam robić? Wiesz, no może się Zdarzyć, że tego talerza jednak los jest przesądzony. <laughs> to, co chcę powiedzieć, to to, że jest jeszcze parę kroków, które pewnie wykonujesz, których często się żałuje w takich sytuacjach, po tym jak talerz już jest na podłodze w kawałkach, mm -hmm. prawda? I chyba bardziej mówimy yy, o tym momencie. Sąd, ze względu na to, że mamy ten wegetatywny układ nerwowy, który informacje z wnętrza nas, tak? I także wpływa na to, jak działają nasze narządy wewnętrzne, możemy. Wykorzystać wiedzę o nim po to, żeby zmienić to, jak funkcjonuje w czasie naszego tego odczuwania emocji, tego fenomenu, który na, na, nasz, na poziomie naszej e, świadomości odczuwany jest jako ta emocja, i ją regulować. O co mi chodzi? Są takie czynności, czy też sposoby, które możesz wykorzystać do tego, żeby zmienić informacje, które do Twojego wegetatywnego układu nerwowego wpływają. Na przykład, wykorzystując specyficzne metody oddechowe, na przykład tak zwane fizjologiczne westchnienie ulgi, to jest moje wolne tłumaczenie na język polski. Nie wiem, czy takie określenie jest. Z angielskiego to się nazywa physiological sigh. Możesz powiedzieć swojemu organizmowi, który cały rozedrgany jest w tej wielkiej emocji: ok, jakaś jest tu sprzeczna informacja, może mogę się uspokoić." Albo odpowiednim rodzajem oddychania, zaraz powiem jakim, możesz zmienić przestrzeń w swojej klatce piersiowej, bo przepona to jest taki mięsień, którym jesteśmy w stanie regulować nasze oddychanie, ale on też, ze względu na to, że jest w środku naszej klatki piersiowej, jest w stanie zmienić objętość serca. Na przykład wtedy, kiedy bierzemy bardzo głęboki wdech, albo kiedy wdechów bierzemy więcej, to to w serce odrobinkę się rozciąga i to ta odrobinka rozciągnięcia powoduje, że ciśnienie, z jakim kręcimy Krew przepływa przez serce, jest przez tę chwilę mniejsze i nerwy, ten wegetatywny układ nerwowy, które twoje serce, brzydko mówiąc, obsługują, wysyłają wtedy informacje do twojego ośrodkowego układu nerwowego. Samo one zresztą też są w dużej mierze autosterowne, ale to, to są detale całkiem nieistotne. I mówią, ok, krew zwolniła, trzeba przyspieszać, dlatego wtedy, kiedy szybko oddychasz, Twoje serce zaczyna przyspieszać na zasadzie tej pętli zwrotnej. Ale kiedy zadziałasz w drugą stronę, czyli będziesz brała więcej wydechów, albo one będą dłużej trwały, wysyłasz przeciwną informację. Przepona się podnosi, serce się zmniejsza, krew zaczyna płynąć odrobinkę szybciej i przez układ nerwowy płynie informacja o tym, ok, płynie szybciej, może należy zwarniać. Zauważ, że to są systemy, które są wzajemnie ze sobą powiązane. To samo z tym fizjologicznym westchnieniem, ale może o nim za chwilę. Czyli troszeczkę oszukujemy tak jakby nasz układ wegetatywny, szczególnie... Nie mów oszukujemy, dostosowujemy. Dostosowujemy, dostosowujemy, tak. dobrze. Podrzucamy mu inne bodźce. Tak jest, My... informacje zaczynamy mu dawać, które powodują... Wywołanie w nim określonej reakcji. To jest szalenie ciekawe. Ja się dzielę osobistymi e, m, doświadczeniami, bo tak myślę, że to jakoś e, może przybliżyć i trochę zdjąć odium takiego wrażenia, że to jakby ktoś się traci e, panowanie nad sobą. Ja tak miałam i miałam również na przykład ataki paniki. Teraz mi przyszło to do głowy, czyli bardzo szybkie oddechy, takie hiperwentylacje. Tak. I to trwało e, kilka, e, kilka minut. To nie był jakiś dobry czas w moim życiu, już słusznie miniony. E, teraz, jak o tym myślę, to faktycznie ja sobie byłam w stanie z tym poradzić Dopiero wtedy, kiedy mówiłam, dobra, wystarczy już tego, i zmieniałam fizycznie swój oddech. Tak czyli jest. zmuszałam się do tego, przestań robić takie. Bo tylko... tego się nie da przemyśleć, racjonalnie opracować i powiedzieć sobie, nie panikuj, to nie jest ten moment. Bo to się już wszystkie... znikąd. I to jest fajnie, mhm. fajnie, i nagle to się po prostu, po prostu w tobie się... zadziała. Tak. I, I dopiero właśnie ta sama kontrola, już wystarczy Karolina tego szybkiego oddychania, zwolni. I to działało, no nie powiem jak ręką odjął, ale ewidentnie działało. To nie ma prawa nie zadziałać, bo to są automaty. I jak ty się podłączasz, w cudzysłowie mówiąc, do tego automatu, który w tobie funkcjonuje, to w ten sposób możesz zapanować nad tym, co się dzieje twoim, z twoim ciałem. Mamy I ten dostęp do niektórych waj mamy, y guzików. Mamy. guzików, guzików tak świetnie powiedzieć. to powiedziałeś. Tak, są takie po prostu pokrętła i trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać. I to nie jest wiedza tajemna, tylko nauka wie, jak to robić. Kolejną taką metodą, którą myślę, że warto, żeby każdy znał, to jest właśnie ten fizjologiczne westchnienie ulgi. Coś czuję, że to jest masakryczne tłumaczenie. Nie się podoba. Ale na innym mnie w tej chwili po prostu nie stać. To jest taka metoda, którą również swojemu układowi nerwowemu mówisz, że należy zwolnić i się uspokoić. Jak to robisz? Jednym z bardzo ważnych, oprócz tego szybko bijącego serca Oprócz y, wszystkiego, co dzieje się z Twoim oddechem, oprócz tego napięcia, które czujesz w mięśniach, tego, że nagle wiesz, krew odpływa z Twoich wnętrzności i czujesz, że po prostu jesteś gotowa do działania, jednym z najważniejszych sygnałów dla Twojego ciała, działaj wysokiego stresu, mówiącego w tej chwili natychmiast trzeba coś zrobić, jest rosnące stężenie dwutlenku węgla. I to rosnące stężenie dwutlenku węgla we krwi, możesz sobie z tym trochę poradzić. Właśnie za pomocą tej metody, o której chcę Ci teraz powiedzieć, bierze się dwa wdechy, następujące jeden po drugim, jeden głębszy, drugi trochę płytszy, bo już nie ma za bardzo miejsca wtedy w płucach na to, żeby więcej tego powietrza pobrać, i robi się głęboki, długi wydech. Ależ to są dokładnie takie, które fizjologicznie się pojawiają. Absolutnie. Dlatego nazywa się to fizjologicznym westchnieniem. Jak już się opadają te emocje. Jak już opadają emocje. Świetnie to powiedziałaś. Możesz zrobić to, co naturalnie z twoim ciałem dzieje się wtedy, kiedy ty odczuwasz ulgę. Odczuwasz, że to, co najgorsze, jest już za tobą. Dzięki temu napełniasz pęcherzyki płucne tlenem do granic możliwości. To zwiększa możliwości płuc w ten sposób, że łatwiej Najważniejsze jest wydalenie dwutlenku węgla w nich się znajdującego, i przez ten długi wydech dużo, dużo tego dwutlenku się po prostu ze swojego ciała pozbywasz. I robisz to kilka razy, czy kilkadziesiąt razy, w zależności od tego, jak potrzebujesz. Do I w ten sposób mówisz swojemu organizmowi, jest lepiej. Są powody. Dla których mogę się uspokajać. A z racji, że jesteśmy tym całym naczyniem, systemem naczyń połączonych, to inne systemy w Twoim ciele, krwiono wszystko mięśnie, tak, wszystko, co jest w Tobie, zaczyna na to odpowiadać. To są jedne z najskuteczniejszych metod, dlatego że to jest coś, co zwykle w naszym ciele dzieje się po prostu automatycznie. I to są te metody, takie, które myślę, że dwie, każdy powinien znać, tak? ale zobacz, może dały działać to też w drugą stronę. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pracować. Znowu wracam do tego, że każda emocja ma ten komponent, który jest związany z poziomem pobudzenia. Potrzebujesz pracować, a czujesz, że jesteś taka śnięta, że po prostu nie dajesz rady, dlatego że noc zawalona, co możesz zrobić? Wziąć kilka szybkich, głębokich oddechów. Tak? To jest coś, co powie Twojemu organizmowi: obudź się, działaj, 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 działaj. To jest rodzaj fizjologicznej reakcji, która nie ma prawa nie pobudzić cię do. Tego, żebyś była czujna, uważna. Albo możesz zastosować w przypadku takiego kompletnego rozleniwienia, kiedy wiesz, że powinnaś mieć ten wyższy poziom pobudzenia z jakichś powodów, włożyć rękę pod zimną wodę. I to też jest bodziec, który powie ci, obudź się, no zimny prysznic. To nie jest nowość, myślę, dla to większości ciekawe. słuchaczy. Ja też pracuję w radiu na żywo i mam poranki. Hmm, I czasami, tak? no dobrze powiem, to strasznie jestem zaspana w tych wiadomo. porankach. Wiadomo. No, więc żeby... Przyjść do, naszych, do moich słuchaczy i słuchaczek radosna, pełna werwy, to podskakuję w studio. I de facto robię to samo. Robisz tylko to samo, robisz to po, automatycznie. Wyrzucam organizm, działa. działają oddechy. Tak. Skaczę, 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 trochę się rozciągam. Jak jest dobra muza, to potańczę, siadam. I, I to działa. I wtedy. jesteś nowaty. Ta, I to wystarczą I, dwie minuty. I, I tak naprawdę, kiedy się nad tym zastanowisz, teraz obierając emocje z całej tej interpretacji, którą my zwykle im nadajemy, i zupełnie słusznie, tak, bo koniec końców nasze emocje nie są czapki, mówiąc brzydko, tylko dlatego, że nasze otoczenie... Nie latają w powietrzu. Nie, absolutnie. Są, są w nas. One są adekwatne do tego, co przeżywamy, co wokół nas, co w środku nas. I jak sobie o tym pomyślisz, to tak naprawdę najważniejsza praca nad kontrolą Emocjonalną, samego siebie, a właściwie powinnam powiedzieć, nad regulacją, bo to nie jest tak, że całkiem możesz te emo emocje wyłączyć i nigdy ich w tobie nie będzie. Regulacja czy kształtowanie to tutaj są lepsze pojęcia, to ona się odbywa na tym poziomie zdolności regulacji własnego pobudzenia. To jest absolutnie podstawowa umiejętność w tym zakresie. No, i teraz żeśmy omówiły te strategie krótkoterminowe. Tak, to znaczy, tak. co robić w momencie kryzysu? Co robić w momencie kryzysu, ale te strategie, o których powiedziałaś, mnie bardzo podbudowały, bo nagle poczułam, że po pierwsze, uporządkowałaś to wszystko i mam wrażenie, że nie jesteśmy bezbronni. To jest super informacja. Absolutnie nie jesteśmy bezbronni. Jeżeli byłaby jedna myśl, którą chciałabym, żeby z naszego dzisiejszego podcastu zapamiętali słuchacze, to jest to, że nie jest prawdą, że emocji nie da się regulować. To jest świetna informacja. A teraz właśnie porozmawiajmy o tym bardziej długodystansowym podejściu. Jak tutaj możemy sobie pomagać, regulować, jak mówisz, znów oddechy, czy na przykład, nie wiem, medytacje, czy bardzo teraz popularny mindfulness, który jest tłumaczony jako uważność, chociaż zwykle się mówi o tym po prostu z angielska. Czy to ma sens z neurobiologicznego punktu widzenia? Przede wszystkim z neurobiologicznego punktu widzenia. Ma sens to, żebyś swojemu ciału zapewniła komfort działania, to, żeby ono mogło działać tak jak działać potrzebuje, czyli musisz mu po pierwsze dostarczyć odpowiednio dużo snu, do tego, żeby było w stanie funkcjonować na optymalnym poziomie. Musisz mu dostarczyć odpowiednich składników mikro i makroelementów, co oznacza, że żeby jeść w taki sposób, który Umożliwi Twojemu organizmowi produkcję wszystkich tych substancji, dzięki którym Twój mózg będzie działał optymalnie. No, mózg to jest tak naprawdę wiele zbiorów komórek, które sobie pływają w chemicznej zupie. Jest bardzo dużo różnych substancji, których Twój mózg i w ogóle Twój układ nerwowy całe Twoje ciało tak naprawdę potrzebuje, żeby funkcjonować optymalnie. I teraz żeby ta zupa miała odpowiedni skład, no to trzeba odpowiedni skład do naszego organizmu włożyć. To jest bardzo, bardzo kluczowe. Jest masę takich doniesień, które pokazują, że jeżeli nie ma możliwości optymalnego żywienia, twój układ nerwowy nie będzie działał dobrze. A to optymalne żywienie to nie byłoby, Robienie czegokolwiek, jedzenie tylko mięsa albo tylko roślin, albo nigdy w życiu makaronu, tylko wszystkiego po trochu. Ten umiar jest bardzo ważny. Oczywiście, ale ważne jest również to, żebyśmy dostarczali organizmowi różnorodnych substancji, które on będzie sobie potem mógł przerobić na to, czego potrzebuje. To samo dotyczy snu. W śnie mają miejsce bardzo ważne procesy fizjologiczne, nie tylko następuje tak zwana konsolidacja wspomnień, właściwie to, to jest temat na zupełnie inny podcast, ale ważne jest dla zarówno Twoich procesów pamięciowych, jak i radzenia sobie ze swoimi emocjami, przerabiania, mówiąc brzydko, tych stanów emocjonalnych, tego, żeby one zostawiały w Tobie takie wspomnienie, które będzie dla Ciebie korzystne, to co dzieje się następnej nocy. Po tym, jak takie doświadczenie emocjonalne miałaś, więc trzeba dobrze spać, trzeba dobrze jeść, trzeba o siebie po prostu dbać, zapewnić sobie odpowiednią aktywność fizyczną. I to są wszystkie te strategie, które możesz zastosować po to, żeby umożliwić swojemu ciału, w tym układowi nerwowemu, funkcjonowanie na odpowiednim poziomie. To jest absolutnie kluczowe. Mindfulness to jest już jakiś konstrukt. Ja sama medytuję, więc to pojęcie mindfulness jest mi bliskie, robię to codziennie, ale robię to na sucho, to znaczy zdejmuję z tego cały ten interpretacyjny szał, który mówi o połączeniu ze światem. Dla mnie to jest przede wszystkim ćwiczenie oddechowe i zdolność wejścia tak zwany stan głębokiego odpoczynku. Każdy to sobie musi oczywiście wypracować na swoje potrzeby. Ja nikomu tego ani nie polecam, ani nikomu tego nie odradzam, pod warunkiem, że nie jest to dla niego szkodliwe, bo w takim wypadku odradzam definitywnie. Natomiast oczywiście, że jest tak. Że jeżeli pochylasz się nad swoimi emocjami, zastanawiasz się nad tym, jak się czujesz, a medytacja trochę takim przedsięwzięciem jest, że masz zwrócić uwagę na to, w jakim stanie jest Twoje ciało, no to będzie ci to przychodziło łatwiej. Zarówno w momentach kryzysu, tam się rzeczy dzieją automatycznie, to ci mało pomoże, ale na co dzień będziesz mieć lepszą zdolność regulacji samego siebie, jeżeli po pierwsze Twój organizm jest w optymalnym stanie, a po drugie, jeżeli masz w ogóle takie doświadczenia samego, ze sobą podejmowania prób tej regulacji emocjonalnej. Już pewne ścieżki są przetarte w ten sposób dzięki takim technikom. To jest szalenie ciekawe, co mówisz, wszystko. Natomiast myślę, że szczególnie pewnie część osób może zaskakiwać to, że trzeba po prostu naszemu mózgowi dostarczać konkretnych składników odżywczych. Ja od razu powiem, że jestem wege, ale grzecznie się suplementuję, jeśli chodzi o to, czego, czego brakuje. Tam witaminy B12. Ale czym o tym mówię? Mam takie poczucie, że ciągle pokutuje w nas przekonanie, że te emocje są, przez to, że nie można ich złapać, to że one nie są fizyczne, że one nie są chemiczne, że my się obrażamy na to, jak są walentynki, to pojawiają się takie artykuły w internecie, że no chemia miłości, no i ludzie się na to obrażają, no, jak to chemia miłości, no miłość jest taka ulotna, no ale ona też jest, jakby za, po prostu jest procesem fizyko-chemicznym, który się w nas odbywa i nie ma co się na to obrażać, więc ta kwestia żywienia wydaje mi się być szalenie interesująca. Powiedz proszę jeszcze taką rzecz, czy takie tak zwane pozytywne myślenie, też popularne, myśl pozytywnie, mów sobie miłe rzeczy, czy to pomaga, czy to już jest poza naukowe? Z punktu widzenia neuronauki nie da się zakląć rzeczywistości. <laughs> to znaczy nie da się sobie wmówić, że rzeczywistość jest Inna niż jest, jeżeli to, co chcesz sobie powiedzieć, stoi w radykalnej sprzeczności z tym, czego doświadczasz w swoim otoczeniu. Twój mózg i cały Twój układ nerwowy, on jest po to, jeszcze raz to powiem, żeby dostosowywać Twoje działanie, Twoje funkcjonowanie w Twoim otoczeniu. Tak, żeby ono było jak najbardziej optymalne, najlepsze dla Ciebie. Jednym słowem, żeby dążyć ku temu, co przyjemne, a unikać tego, co dla Ciebie jest szkodliwe. Jeżeli pomyślisz o tym z tej perspektywy, to pierwszym i najważniejszym krokiem do zmiany emocji, do kształtowania emocji jest to, żeby zapewnić sobie odpowiednie środowisko. Jeżeli funkcjonujesz w relacjach społecznych, to jest w ogóle relacje społeczne z punktu widzenia naszego gatunku to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Dla dobrostanu psychofizycznego. I to również ma komponenty fizjologiczne. To nie są bajki. Wiadomo, że są takie substancje, które. Nie, nie chcę się teraz wdawać w szczegóły, dlatego że nasi słuchacze pewnie i tak tego nie zapamiętają, ale najważniejsza myśl jest taka, że samotność ma komponenty fizjologiczne. Brak satysfakcji z relacji z innymi ludźmi czy zwierzętami, bo okazuje się, że to wszystko działa na podobnych mechanizmach. Jeżeli to nie jest dla nas satysfakcjonujące, to po prostu fizycznie coś. Się z nami dzieje. Dzieje się to w naszym układzie nerwowym, ale nie tylko. Ale co chcę powiedzieć, że jeżeli pomyślisz o sobie przede wszystkim w ten sposób, że układ nerwowy ma optymalizować Twoje działanie, to nie jesteś w stanie zmienić swoich emocji, pozostając w toksycznym związku. Czy będąc w środowisku, który deprywuje Cię od wszystkich rzeczy, które są dla Ciebie przyjemne, ważne, dla Ciebie potrzebne. Więc pierwszy podstawowy krok to jest to, że nie da się w te, No i co mi to da, że powiem sobie, że jestem piękna i wspaniała, jeżeli mam w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, kto codziennie 10 razy dziennie powie mi, że jesteś beznadziejna, i w ogóle co ty tutaj robisz, tak? to nie da się w, te, w, te, w tym sensie nie da się zakląć rzeczywistości. Niemniej jednak, Wiemy coraz więcej i dla mnie to są badania fascynujące. Jest coraz więcej laboratoriów, które zajmują się tymi tematami. Te, o których Ci zaraz powiem, są akurat na Stanfordzie. To taki bardzo silny ośrodek. Coraz więcej dowiadujemy się o tym, że nasze przekonania albo nasza wiara w coś to też jest coś, co ma komponent fizjologiczny. To też się dzieje w Twoim ciele i to też się dzieje w Twoim mózgu. To by się łączyło z tym słynnym efektem placebo na przykład? 100%. Bardzo dobrą masz intuicję. Tak, słynny efekt placebo, słuchacze pewnie go znają, ale może przypomnijmy, jeżeli myślisz, że bierzesz jakiś lek, funkcjonujmy już teraz na lekach, to tak naprawdę dotyczy każdej substancji, a dają Ci pastylkę cukru, ale to ty o tym nie wiesz, to jest bardzo duża szansa, że i tak zareagujesz. Dlatego, że sama wiara w to, że coś ci podano, oczywiście do tego muszą być odpowiednie warunki spe, spełnione. Tak? Jeżeli przyjdzie lekarz, tutaj jest strzykawka. Lekarz i przy... albo ktoś w białym kitlu. No tak, albo kto najczęściej to jest oczywiście figurant. W każdym mówić razie. To, to, co jest istotne, to jest to, że jeżeli masz przekonanie, że coś bierzesz, to to pomaga. Tak? Są takie słynne eksperymenty, że różnego koloru były pigułki. Czerwona zawsze najlepiej działa, tak? mimo że to jest dokładnie chemicznie to samo. Droższe leki przeciwbólowe to też nie jest bajka. Są takie badania, które pokazują, że ta sama dokładnie substancja, tak, sprzedawana w postaci dwóch różnych leków, jeżeli więcej zapłaciłeś za ten lek, to będzie większy efekt przeciwbólowy. Pewnie też stąd jest cały sukces homeopatii, która po prostu nie może działać, bo jeśli chodzi o składniki chemiczne, a efekty są takie, że niektórzy mówią, no nie pomaga. No ja nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być cokolwiek niż efekt placebo, na temat homeopatii wolę się w ogóle nie wypowiadać, dlatego że złości mnie to, że ktoś to sprzedaje. W każdym razie teraz zaczynamy rozumieć nawet więcej niż efekt placebo. Dodam jeszcze może, bo to ważne dla słuchaczy, że jest też efekt nocebo, czyli nie tylko, że coś nam dobrze się zrobi, jak coś weźmiemy, ale jak wierzymy, że coś nam to zaszkodzi. To jest bardzo duża szansa, że może nam to zaszkodzić. No i teraz powiedz, bo to jest to jest rzecz w ogóle fenomenalna, fascynująca i obiecuję, że więcej o efekcie placebo w Radiu Naukowym jeszcze będziemy rozmawiać, bo to, to są takie historie, że naprawdę no, niezwykłe zupełnie. Natomiast chciałabym, żebyś nam pomogła trochę rozeznać się w świecie, jeśli chodzi o sprawy właśnie naukowe, a takie różne bzdurki, dlatego że operujemy w świecie. Do którego każdy ma dostęp, znaczy każdy ma jakieś emocje, tak. każdy ma jakieś przemyślenia z tym związane. I z jednej strony to jest bardzo konkretne, fizyko-chemiczne, a z drugiej takie nieuchwytne. I ty mówisz nam o tym, że trzeba podejść do tego holistycznie, całe ciało, i ja tobie wierzę, ale są też ludzie, którzy mówią, że trzeba do tego podejść holistycznie, czyli tam, nie wiem, pobieraj energię z Ziemi, czy różne tego typu rzeczy. Jak się rozeznać, kto mówi naukowo, a kto po prostu nas wkręca? Tak. To jest w ogóle problem internetu, prawda, jako takiego? Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, i nie mam na niej dobrej odpowiedzi. Mam kilka strategii, które mogłabym y, słuchaczom polecić, ale one, mimo że moim zdaniem są skutecznymi narzędziami, na pewno nie rozwiązują problemu Pier w całości. Pierwsza taka strategia to jest to, żeby. Takie, na, na takich przedmiotach jak zdolność korzystania z mediów, to jest pierwsza rzecz, której Cię uczą. Zapytaj siebie, kto podaje Ci tę informację i jaka jest jego motywacja. Innymi słowy, jakiego rodzaju to jest źródło? Czy to mówi Zenios z Facebooka, który y, ma jakiś interes w tym, żeby mi powiedzieć, że muszę pobierać energię z drzew, czy coś takiego? Czy to jest ktoś, kto mówi na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z pacjentami? Bo tu od razu nawias hmm. utrudniający, z jednej strony energia z drzew, no nie bardzo, a z drugiej, o ile wiem, są badania, które wskazują, że kontakt z naturą rzeczywiście no nam pomaga. Tak, dlatego, że to ma konkretne, no właśnie, to jest ważne. Zobacz, wspomnę ten eksperyment, bo mhm. może, on, może on naświetli naszym słuchaczom, o czym my właściwie rozmawiamy. Bo to jest taki eksperyment, który pokazuje, że to, w co wierzysz, zmienia twoją fizjologię w czasie rzeczywistym. To był eksperyment z jedzeniem. Post postawiono yy, przed uczestnikami tego badania shake'a i połowie powiedziano, shake'a, czyli taki tam wiesz koktajl mleczny, I połowie powiedziano, to jest super zdrowy shake, zero tłuszczu, yy, to powinieneś pić codziennie, na pewno od tego nie utyjesz i w ogóle ekstra, a drugiej połowie powiedziano, to jest shake'. W ogóle bardzo tłusty. kisko. Tak jest. Dwa i pół razy tyle kalorii im powiedzieli, chyba że to ma, niż w tej pierwszej grupie. W każdym razie jedni wierzyli w to, że spożywają coś, co jest bardzo, bardzo sycące, tłuste, odżywcze, a drudzy myśleli, że to jest coś takiego, wiesz, pseudo prozdrowotne. Jakkolwiek by tego nie interpretować. I teraz u tych dwóch grup ludzi zmieniło się wydzielnictwo substancji. Które odpowiadają za poczucie głodu. Okazało się, że ci, którzy wierzyli, że spożyli coś tak niezwykle sycącego, wysoce kalorycznego, zmienili swoją fizjologię w taki sposób, że substancja, która normalnie w mózgu między innymi za to odpowiada, żeby wywoływać w tobie odczucie głodu, zaczęła się bardzo znacząco obniżać. Zobacz. Podali im dokładnie to samo jedzenie. Jedyne co się między tymi ludźmi różniło, to było to przekonanie na temat tego, co oni przed chwilą spożyli. Swoją drogą są bardzo podobne badania dotyczące aktywności fizycznej, które pokazują, że w zależności, ta sama dokładnie aktywność fizyczna, to była akurat w kontekście zawodowym, to robiona na personelu sprzątającym w hotelach i jednej grupie tych ludzi. Kontrolując przy tym na wszystkie inne czynniki, czyli intensywność tej aktywności, to kim ci ludzie byli, jakie mieli cechy charakteru, czy też jakiego rodzaju emocjonalność. Powiedziano jednym, Wasza praca jest bardzo ważna, a drugiej grupie powiedziano, Wasza praca jest doskonała do tego, żebyście utrzymywali się w zdrowiu i dobrej formie. Spalacie bardzo wiele kalorii i świetną powinniście mieć formę. I okazało się, że ta grupa, której to powiedziano, wykonywali dalej dokładnie taką samą pracę. Tak? Zaczęła w bardziej przyspieszonym tempie spalać tłuszcz. Tak? Czyli znowu mamy przekonania w jakiś sposób, to znaczy musimy być między tym jakiś link, tak? Przekonania, które wpływają na naszą fizjologię w sposób bardzo, bardzo bezpośredni. My dopiero to zaczynamy rozumieć. No i teraz wracając do tych kwestii, o których ty powiedziałaś, jak rozpoznać te treści, tak? To musimy sobie powiedzieć jedno. Jeżeli wiemy o tym, że istnieją takie efekty jak efekty placebo. Jeżeli wiemy o tym, że nasze przekonania, czy postanowienia, czy w ogóle to, co się dzieje z nami emocjonalnie, wpływa na to, jak funkcjonujemy w sferze fizjologicznej, to musimy sobie otwarcie powiedzieć: ok, może jest w tym ziarno prawdy, ale czy ta interpretacja, która cała wokół tego jest nabudowana, to w ogóle ma ręce i nogi? I absolutnie masz rację. Dlaczego lacy? akurat mam kupować ten zestaw witamin Dokładnie. od tego pana? Dokładnie. Jurka czy innego Albo tam. dlaczego mam słuchać kogoś, kto mówi mi, że trzeba wyciągać energię z drzew? Tak? trzeba się przede wszystkim zastanowić nad tym, czy są w ogóle jakieś konkretne odkrycia naukowe raportowane przez kogoś, kto ma do tego kompetencje, które są w stanie to potwierdzić ja sama czytam czasem w internecie to co ludzie piszą, jak interpretują te badania naukowe, to jest ogromny problem ja wiem, że przecież przeciętny człowiek, w tym ja tak? w dziedzinach, których się nie, na których się po prostu nie znam, nie będzie szedł i żeby się czegoś dowiedzieć wyciągał jakiś Pierwotne źródła artykuły naukowe, które są dla nikogo nieczytelne. Ale nawet z tym jest kłopot. Teraz bardzo wiele artykułów jest otwartych i super, ale jeśli ktoś właśnie chce podejść do tego na poważnie, i zaczyna szukać tych artykułów źródłowych tak. naukowych. To tak. albo może trafić na Predator Journals, czyli te rzeczy, które tak. można sobie po prostu kupić, że, że tam cię drukują, a brzmi to super Academic Journal Science, nie wiadomo co. Albo mamy, nie rozróżniamy też takich meta-analiz, czyli Zbierania iluś tam badań i weryfikowania ich i pokazywania, co one razem nam pokazują, tylko mylimy na przykład, bo ktoś tam znalazł trzy osoby, które się jakoś zachowują, nawet trudno jest nam no, rozpoznać absolutnie. jakość tej nauki. Absolutnie masz rację, i dlatego doktora, jak ja się nawet robi? Ja byłam u lekarki. Która tak. mi chciała przypisać homeopatię. A ale ja, ja mówię, się chyba wcale pani nie dziwię. zwariowała, a ona westchnęła. Mówi, no wie pani, no jak pani to nie będzie wierzyła, to nie zadziała. I mówię, no to, to, nie będzie... no to do widzenia. No. <noise> to świetne, to rewelacyjna anegdota. No z, ze wstydem muszę przyznać, że niestety nie brakuje też takich naukowców. Jest ich na szczęście niewielu, ale nie brakuje takich, którzy po prostu opowiadają rzeczy nie mające nic wspólnego z. Twardymi danymi. To jest naprawdę trudne. To jest Rozumiem. naprawdę bardzo trudne. I tak jak Ci powiedziałam, jedyne co możemy zrobić, to zadawać sobie te pytania, tak? Kto mi chce to powiedzieć? Dlaczego mi chce to powiedzieć? Jaki, Czym, ma w tym jaki ma w tym interes? Czy ma kompetencje do tego, żeby mi to powiedzieć? To jest ważne. Absolutnie nie jest tak, że tylko ludzie z tytułami naukowymi coś wiedzą. To jest w ogóle bzdura. Jest masa ludzi, którzy są wyedukowani w sposób nieformalny, jak to się brzydko mówi, czyli po prostu mają w głowie bardzo, bardzo dużo wiedzy, którą Sami ją gdzieś skądś czerpią i są fantastycznymi specjalistami, mimo że z nauką nie mają absolutnie nic wspólnego. Jak ktoś ma co do tego wątpliwości, to niech się zastanowi, jak funkcjonuje Bill Gates, który nie skończył koledżu, tak, a jest jednym z najlepszych analityków danych w historii. Więc tytuły oczywiście o niczym nie świadczą, ale warto się zawsze zastanowić, jakiego rodzaju ekspertyzą ten ktoś, kto coś mi chce powiedzieć, operuje, na jakich podstawach Próbuję budować to, co próbuje mi przekazać. Niestety, ja bym powiedziała, że nie należy raczej wierzyć w to, co się czyta w internecie. Jest mi przykro to powiedzieć, bo wiadomo, że wszyscy czytają. Zależy gdzie, no to jest takie trudne, bo przecież ja publikuję rzeczy, które tak. bywają w internecie i hmm. wszystkie źródła staram się sprawdzać. No, no nie tak, jest to ale łatwo. to jest bardzo, bardzo trudne. I interpretacja tych źródeł pierwotnych, to, co zaczęłam mówić, zdolność do tego, żeby ocenić, czy artykuł naukowy jest napisany tak, jak powinien być, czyli innymi słowy, czy te wiesz wyniki w nim pokazane mają, można brać na poważnie, to do tego robisz doktorat, tak? bo to jest tego typu edukacja, która ma Cię nauczyć przez konsumpcję takiej, naukowej ekspertyzy, przeczytanie bardzo wielu tego typu artykułów, wyławiać, co faktycznie możesz uznać za godne uwagi, a co jest zrobione poniżej pewnych standardów. I to jest coś, czego nie, jest, nie jesteś w stanie się nauczyć tak z dnia na dzień, bo to się po prostu tego nie da zrobić. To jest cała wielka ekspertyza o tym, jak czytać artykuły naukowe, cała wielka wiedza o tym właśnie, żeby być w stanie rozróżnić, tak? Bo dla naukowca, który jest w temacie, to predatory journal w ogóle nie bierze pod uwagę, bo on tego w ogóle nie będzie, nie będzie brał do ręki. Więc... Wie, które są, które tak to są jest, bo, wie, bo wie, które są. Więc to są bardzo, bardzo trudne problemy. I ja myślę, że w pewnym momencie my wrócimy do czegoś takiego, że jednak trzeba słuchać specjalistów, że nie warto się samemu diagnozować w internecie, bo każdy zaraz myśli, że ma raka, że warto pytać się prawników o, o zdanie, dlatego że oni rozumieją kontekst. To znaczy bardzo często jest tak, że nawet jeżeli weźmiesz pod lupę konkretne odkrycie naukowe, to ono samo w sobie nie może być zinterpretowane bez wiedzy o tym, jaki jest kontekst. I ten kontekst masz tylko wtedy, jeżeli masz wystarczającą wiedzę, która jest w stanie obudować to odkrycie. A szczególnie, kiedy ktoś proponuje Państwu zupełnie rewolucyjne rozwiązanie, do którego doszedł tylko on czy ona, to a, a jest na przykład, ma tytuł naukowy, to warto to skonfrontować tak z innym specjalistą, I, poprosi i na przykład poprosi tysiąc złotych, <noise> to warto to skonsultować i uważajmy też na tych, którzy twierdzą, że mają złote środki na wszystko. To tak nie działa, natura i medycyna to jest rzecz szalenie skomplikowana, ale skoro tak o tym mówimy, to wytłumacz w takim razie, skąd ty to wszystko wiesz, co nam tutaj opowiadałaś? Mhm. Jak się można było tego dowiedzieć o tych połączeniach w naszym ciele? Jakiego rodzaju to są eksperymenty, oraz czy nie bywało na przykład w historii nauki tak, że pewna grupa dość duża była y, często pomijana? Aha, to jest świetne pytanie. Bardzo dużo jest informacji pomijanych w nauce. Jak najbardziej. Skąd ja to wszystko wiem? Ja to wszystko wiem dlatego, że ja się tym na co dzień zajmuję i czytam te artykuły, czyli tak zwane pierwotne źródła naukowe, w których to jest wszystko napisane. Korzystam też oczywiście ze źródeł wtórnych, czyli takich źródeł o których y, wiem na przykład, że jest jakiś naukowiec, który zajmuje się jakimś tematem i on dokonuje pewnej syntezy wiedzy. On już nie prezentuje danych, które sam zebrał, tylko po prostu dokonuje pewnej syntezy tego, co inni odkryli i mówi na ten temat, pisze na ten temat, publikuje na ten temat. Więc takie źródła wtórne, na przykład artykuły przeglądowe, czyli takie artykuły, w których masz bardzo wiele różnych eksperymentalnych artykułów podsumowane i opisane wszystko razem, to jest świetne źródło wiedzy dla takich osób jak ja. Poza tym no, mam ileś lat tej formalnej edukacji, gdzie mi wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj tu mówimy, włożono do głowy. To jest absolutnie nie moja zasługa, tylko to jest wszystko z badań innych ludzi. To, o czym ja mówię, to właściwie o, o swoich odkryciach nie mówiłam dzisiaj w ogóle. Ktoś to kiedyś odkrył, ktoś to kiedyś odpisał, opisał i podsumował, ale masz rację, że nauka ze względu na to, że jest przedsięwzięciem Społecznym, i tak naprawdę dokonujemy takich odkryć, jakie interesują tych, którzy tę naukę robią, no to mamy ciągle jeszcze bardzo duży problem z tym, jaki jest skład kadry naukowej i kogo tak naprawdę w nauce reprezentujemy, a w związku z tym, jakie stawiamy pytania badawcze i jakie rozwiązania proponujemy. W nauce jest ciągle, zwłaszcza na stanowiskach, które naprawdę mają wpływ na to, w którą stronę ta nauka idzie, bardzo mało kobiet, jest bardzo mało osób. Reprezentujących mniejszości i to mniejszości nie tylko etniczne, ale również mniejszości seksualne, mniejszości w rozumieniu przynależności religijnej, doświadczeń życiowych. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne, dlatego że potrafisz zadać tylko takie pytania, jakie przychodzą ci do głowy dzięki temu, przez co cię. Ukształtowało Twoje środowisko, Twoje doświadczenie. Mówiłyśmy przed sekundą o mojej ekspertyzie. No ja jestem w stanie tylko na ten temat, na który wiem, prawda? A ktoś, kto przyjdzie z zupełnie inną perspektywą, na przykład kobiety, mają zupełnie inne doświadczenia, to obie wiemy, mają zupełnie inne doświadczenia niż mężczyźni. Dostrzegają problemy, których mężczyźni nie dostrzegają, bo ich po prostu na co dzień nie mają. Czyli I... nawet najbardziej otwarty mężczyzna, mający jak najlepsze intencje. Siłą rzeczy nie będzie w stanie wpaść na pewną grupę pytań. Czy nawet najbardziej otwarta kobieta, dajmy na to heteroseksualna, może nie wpaść na te pytania, które będzie miała osoba nieheteronormatywna. Oczywiście, że tak jest. To jest a, oczywiście, że tak jest, i nikomu nic nie ujmując, możemy być najbardziej otwarci na świecie, ja i każdy inny człowiek ma nieuświadomione uprzedzenia, od których nie ma ucieczki. I te nieuświadomione uprzedzenia funkcjonują w nas, są elementem naszego funkcjonowania emocjonalnego, co najważniejsze, emocjonalnego i poznawczego, i z nich wynika bardzo wiele rzeczy. Kobiety zresztą też bardzo często dyskryminują nie tylko same siebie, ale dyskryminują inne kobiety. I to nie wynika z tego, że świadomie tak działają, żeby kogoś pokrzywdzić, tylko po prostu jest w nas ten autostereotyp, często poczucie niższości wobec mężczyzn. I to, że ta nauka funkcjonuje, no, nauka jest społeczna, jak mówisz, więc jest odbiciem również struktur społecznych, więc przez lata była bardziej męska, nadal jest bardziej męska, ale jakoś tam to się zmienia. Czy to ma w takim razie realne przełożenie na to, co my wiemy o świecie, że my Ogromne. pewnych rzeczy nie wiemy, bo Ogromne. nie zadaliśmy pytań? Bo nie zadaliśmy tych pytań, bo nie postawiliśmy tych problemów w ogóle. Takimi dwoma, myślę, najbardziej znanymi przypadkami jest to, że przez wiele, wiele lat, aż do lat 80., w ogóle w przypadku testowania samochodów, bo każdy samochód, żeby przejść w ogóle, te wszystkie testy które umożliwiają mu że potem będzie na drogach jeździł musi być przetestowany pod wieloma kątami między innymi robi się takie testy crash testy tak zwane że się ten samochód ciach niszczy tak jakby było w wypadku i tam siedzi manekin i patrzy się co z tym manekinem dzieje jak tutaj poprawić żeby ten człowiek który za którego ten manekin robi najmniej był pokrzywdzony w takim wypadku w ogóle nie testowało się manekinów które miałyby odzwierciedlać ciało i fizjologię kobiety więc Efekty kobiety mają inaczej rozłożoną tkankę, nie tylko są średnio niższe i mniejsze, ale po prostu ten rozkład punktów ciężkości jest zupełnie inny i to się kończy tym, że jeżeli zdarzy Ci się wypadek, który jest naprawdę groźny, to jako kobieta masz dużo większe szanse na to, że naprawdę coś poważnego ci się stanie niż mężczyźnie. To samo dotyczy farmakoterapii. Przez wiele, wiele lat w ogóle kobiety. Nie były reprezentowane w badaniach klinicznych, albo były tak do nie reprezent była niedoreprezentacja kobiet w badaniach klinicznych, że właściwie można powiedzieć, że bardzo wiele leków, które my bierzemy, to są leki przetestowane głównie jednak z uwzględnieniem fizjologii mężczyzn. I te braki też mają znaczenie na przykład dla naszej wiedzy o emocjach? Tak, zdecydowanie, mhm. zdecydowanie. Dlatego, że jeżeli mówimy o naukach podstawowych, czyli tych takich dziedzinach wiedzy, które pozwalają nam odkrywać świat, rozumieć, na, to jest taka nauka, jaką ja się zajmuję, odkrywać na bardzo podstawowym poziomie, jak po prostu coś działa, no to jednak w przeważającej mierze wykorzystuje się, to się zmienia. To się na szczęście teraz dynamicznie zmienia, ale historycznie to właściwie tylko i wyłącznie na samcach robione są takie badania. Teraz to się zmienia właśnie, dlatego że my zaczynamy rozumieć, że my połowy populacji kompletnie nie uwzględniamy. Ja myślę, że Dlatego właśnie taka działalność na rzecz kobiet w nauce. Taką działalnością zajmuje się m.in. organizacja, do której ja należę. Ta organizacja nazywa się Women in Science Nencki. Bardzo wszystkich zapraszamy, żeby byli naszymi fanami na Facebooku i żeby nas śledzili na Twitterze i na stronie Instytutu oczywiście też. Ja myślę, że takie organizacje i ich działalność są bardzo, bardzo ważne, dlatego że uświadamiają nie tylko nam, naukowcom i naukowczyniom, ale też społeczeństwu co my wszyscy tracimy, kiedy nie mamy. Prawidłowej reprezentacji, prawidłowej czy po prostu odzwierciedlającej rzeczywistość. Nie tylko reprezentacji płci, ale także mniejszości. My wszystkich potrzebujemy, bo potrzebujemy wszystkich tych perspektyw, żeby być w stanie badać i odzwierciedlać świat takim, jakim on jest. I to też jest wyjaśnienie, dlaczego ja w podcastach używam feminatywów. Mówię geolożka, neurobiolożka i mówię naukowcy i naukowczynie. Jest grupa osób. Mężczyzn, zasadniczo, którzy bardzo gwałtownie krytykują to i komentują na YouTubie? Szanowni Panowie, będę tak mówić, dlatego że język ma znaczenie po prostu ogromnie, jeśli będziemy, jeśli będziemy używać tych słów, to będziemy przypominać sobie o tym, pamiętać, że w nauce są obie płcie. Wracając bezpośrednio do naszego mózgu, do tych wszystkich układów, jak to się bada? Czy to y, trzeba mówiłaś o tych odkryciach? To jak one były dokonywane? Czy to wszystko jest rezonans magnetyczny, czy to jest neuroobraz? Czy to jak to się robi? Cała zupa, o, o której teraz powiedziałaś, bardzo są różnorodne te metodologie, w zależności od tego, po pierwsze, czy pracujesz z wykorzystaniem tkanek, czy wykorzystujesz organoidy, czyli takie mini organy, które jesteśmy w stanie hodować w laboratorium, czy wykorzystujesz modele zwierzęce, czy robisz badania na ludziach. Te badania, o które ty pytasz, to są pewnie badania na ludziach i je wykonuje się w przeważającej mierze za pomocą rezonansu magnetycznego, to znaczy umieszcza się człowieka w skanerze i jednocześnie obserwuje się, jak wygląda y, aktywność jego mózgu. I co się M robi? Mówi Mówiąc mu się, zdenerwuj się. Albo prezent mówi mu się, zdenerwuj się, albo mu się puszcza coś takiego, czego na przykład film mu się puszcza, że on się na przykład zaczyna bardzo bać. A tak, można... Ja sobie od razu siebie wyobraziłam w tym właśnie urządzeniu, że leżę i że mi wyświetlają przed oczami obrzydliwego... nie, nie. nie. Nie być obrzydliwego dla mnie obrzydliwego pająka. Tak. Rzecz jest bardzo subiektywna. Już chyba wszyscy wiedzą, że cierpię na arachnofobię, chociaż się z niej leczę, polecam niedawno odcinek w Radiu Naukowym o pająkach i jak zareagował mój organizm na wyobrażenie tego? Dreszcz mnie przeszedł teraz, siedząc, tutaj bezpiecznie niesamowite. Pobudzenie. Tak. Aktywowała się ta melodia została wygrana na twoich obwodach neuronalnych. No więc tak, rezonans magnetyczny bardzo ważny. Jak najbardziej leżąc w tej tubie skanera, ludzie rozwiązują różnego rodzaju zadania, wspominają różne rzeczy o to się ich prosi, raportują, jak się czują. I, co, i coś tam się tutaj świeci wtedy w tym mózgu. Kiedy widzimy potem taki obraz z, z rezonansu magnetycznego, to na nim widzimy cały mózg. Można nawet zrobić taki piękny 3D obrazek, i różnymi kolorami będziemy mieli odwzorowane to, co w tym mózgu się dzieje na poziomie jego aktywności. To jest bardzo duże przybliżenie, o czym teraz mówię, uproszczenie straszne, ale proszę mi to wybaczyć. Chodzi po prostu o to, że możemy w dynamiczny sposób, w czasie. Zobaczyć, które struktury były aktywowane, które były wyhamowywane, jak to się działo. To znaczy, I widzimy te połączenia wtedy? Połączeń może nie, ale jesteśmy w stanie dzięki temu, że mamy te dynamiczne obrazy, na temat połączeń wnioskować. To znaczy, możemy powiedzieć, które obszary na przykład wspólnie współdziałały. W, w tym konkretnym wzorcu aktywacji. Albo gdzie informacja płynęła najpierw, a gdzie płynęła potem. Więc tak, na temat tych wzajemnych stosunków, jak najbardziej, też jesteśmy dzięki rezonansowi w stanie wnioskować. Ale to nie są jedyne metody. Mamy też takie, co prawda, bardzo rzadkie eksperymenty, które robi się na ludziach, którzy z powodów medycznych mają w swoje mózgi zaimplantowane elektrody. Na przykład dlatego, że mają padaczkę i w, w, wymaga to po prostu leczenia neurochirurgicznego. I takie elektrody, bardzo wyrafinowane zresztą, można do mózgu wprowadzać, i takich ludzi również prosi się często o to, żeby byli obiektami badawczymi naszymi naukowców i żeby na przykład rozwiązywali dla nas różne zadania albo wchodzili w różne konteksty eksperymentalne. I dzięki temu mamy dużo bardziej dokładne informacje, bo mówiące o aktywności bardzo konkretnych, pojedynczych, nawet komórek w mózgu. To jest super metoda. Są też metody fizjologiczne, pamiętasz ten eksperyment z szejkiem no to w przypadku tych ludzi to badano im po prostu krew, tak? Dializowano ich w czasie y taką mini dializę. Robiono w czasie rzeczywistym, patrzono, co, co się tam y, u tych y, osób badanych dzieje, i takich metod jest tak naprawdę teraz coraz więcej. Są też takie metody, w których na głowę wkłada się taką siatkę, żeby zobaczyć, y, jak aktywność mózgu wygląda w określonych obszarach, ale to dotyczyć będzie przede wszystkim tych obszarów powierzchownych, w dominującej, przeważającej mierze kory, ale to ci daje. Ten zaletę, że kogoś nie musisz wkładać do skanera, tylko możesz go na przykład posadzić, no już zupełnie innego rodzaju, tutaj możesz... Trochę już... też inna sytuacja. Tak, tak, zupełnie inna sytuacja, możesz różnego rodzaju manipulacje wykonywać. Tak więc tych metod jest pełno. Natomiast jeżeli chodzi o badania z wykorzystaniem zwierząt, odpowiedź na to, dlaczego one są absolutnie niezbędne dla, naszego, dla naszej zdolności nie tylko rozumienia układu nerwowego, bo my jeszcze naprawdę bardzo... Wiele zostało nam do odkrycia, myślę, że to jest misja do końca świata, jeden dzień dłużej, ale też zaproponowania konkretnych rozwiązań terapeutycznych na depresję, na schizofrenię, na autyzm, na wszystkie problemy typu neuronalnego, neurorozwojowego czy neurodegeneracyjnego Parkinson, Alzheimer. Wszystkie te problemy mają przecież komponent neuronalny i żebyśmy my mogli naprawdę zrozumieć, co się tam dzieje, no to nie będziemy robić eksperymentów na ludziach. Bo to z różnych powodów jest po prostu niemożliwe. Na pewno przez większość społeczeństwa byłoby uznane za nieetyczne, ale jeżeli my mamy to zrozumieć i być w stanie nieść pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, też ludzi z nowotworami mózgu, to nie mamy innego wyjścia, bo jedyny układ nerwowy po dzisiejszym odcinku, myślę, że to już będą słuchacze pamiętali na zawsze, to jest dynamiczny układ. Zestaw naczyń połączonych i ten dynamiczny układ to nie jest coś, co możesz sobie tak zrobić jedno zdjęcie i do widzenia. Musimy patrzeć na tę dynamikę, i niestety, modele, zwier niestety, albo stety, modele zwierzęce są jedynym sposobem, w jaki możemy to zrobić. Dla Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Dla mnie trochę niestety, bo zawsze jednak z bólem o tym um, słucham, ale rozumiem, że tak się dzieje. Cieszą mnie rozwijające się metody alternatywne, hemoinformatyka na przykład, y które no, na tym etapie nie zastępują w pełni, ale ograniczają to do tego tego dążymy. Ale teraz kiwa głową tak, zgadzając kiwam, się, że zgadzam się te metody alternatywne między innymi te organoidy, to też jest organoidy, czyli te miniorgany, co je hodujemy w laboratorium, to też jest bardzo ważna metoda, ale nie mogę tego nie dodać. Niektórych rzeczy nie będziemy w stanie zrobić poza żywym organizmem nigdy. Dlatego, że jak dzisiaj rozmawiamy, jesteśmy całym ciałem i to całe ciało ma wpływ na to jak działa układ nerwowy. Ale to nie jest tak, że naukowcy to są jacyś sadyści, którzy Absolutnie. po prostu lub, tylko. Też wam zależy na minimalizowaniu wykorzystywania. Większość e, naukowców, z którymi ja pracuję, a którzy e, pracują również ze zwierzętami, to są miłośnicy zwierząt. Je uwielbiają. W tym ja. Doktor Alicja Puścian, neurobiolożka zachowania z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcela Legonenckiego, Polskiej Akademii Nauk. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci również i dziękuję Państwu za uwagę. Radio Naukowe. I jak Wam się podobało? Ja muszę przyznać, że wyszłam od Alicji podbudowana, z większym poczuciem sprawczości, chyba też nawet silniejsza, tak bym powiedziała. Dowiedziałam się bardzo wielu praktycznych rzeczy i mam nadzieję, że już żaden talerz z moich rąk nie zginie. A tak mówiąc, zupełnie poważnie, to jestem przekonana, że to jest bardzo ważny społecznie temat. Wiele i wielu z nas jest mocno zestresowanych, denerwujemy się na siebie wzajemnie, mówimy sobie bardzo przykre rzeczy, a skoro da się, jak podkreślała Alicja, nie tyle w Pełni kontrolować swoje emocje, co je regulować, a to już jest bardzo dużo, to warto, żeby ta wiedza szła w świat. Tymczasem w tym odcinku to tyle w kolejnym będziemy zgłębiać tajemnicę naszego układu odpornościowego, który jest układem niezwykle skomplikowanym, a spojrzymy na ten układ odpornościowy z perspektywy fizyka, a nawet fizyczki. Do usłyszenia! To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!